Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo cieplutko. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci oglądających. Byłam w sklepie dlatego, iż gdyż, ponieważ, o może tak, nie będzie taka, wiecie, przybliżona, nie lubię tak blisko. Jak nagrywam tym aparatem, trzymam, tak, to mi się wydaje, a kto to przyszedł? Ogólny taki zabidzony kotek. Chodź no tu. Chodź tutaj. Taka jesteś zabidzona, tak? Taki zabidzony z ciebie kotek jest, tak? Ty też masz dzisiaj dzień dziecka, tak? Kiciunia? Kto jest taki zabidzony? Dostałaś dzisiaj puszki trochę. Puszka taka baczer czy coś. Jest jak ona się leni. Leni. Puszki i co jeszcze? I plasterek szynki dostałaś? To i jeszcze jesteś głodna? Matko kochana. Przejdź na drugie śniadanko. No ty moje tylko cisko. Dobra, bo będę cała w kółko. No już. Ło, zaraz ten kółko. Kitku. No tak, będę wkłaczana. Dobra, byłam w, mówiłam wam, pojechałam do naszego sklepu osiedlowego, który się nazywa Jolasia. Dawniej to był, dawniej to była Jasia, teraz jest Lewiata. Gdzieś takie zrobili sobie partnerstwo czy coś. Pojechałam do Musielskiego po chleb mężowi kupić, bo zrobił zamówienie na swój chlebek dobry, więc mu kupiłam połówkę z tego względu, że ja teraz chlebka nie jem, staram się nie jeść. O, tak on wygląda, to mówiłam, że jak będziecie w Częstochowie, to ten chleb od piekarni Musielskiego jest rewelacyjny, bardzo dobry. I tam wzięłam też szczypiorek, powiem wam. Bo tak sobie wiecie, do jajek, czy do pomidora, czy tam, do czego jeszcze? Do serka jakiegoś, o, białego. Wzięłam, o kurczę, wiadrące też wzięłam. Wzięłam tą cytrynę w końcu. Strasznie twarda, chyba na 10 zł była. Ale zobaczymy, bo czasami te cytryny, powiem wam, mają inny smak. One są tak jakieś sosnowe, bardziej, drugie mniej, także zobaczymy. A cytryna to tam. Może być. I pojechałam do Biedronki, bo miałam kupić masło w tym Lewiatanie, ale tam masło kosztowało chyba 8,99, drugie 10,99, mówię, o nie. No i mleko bez laktozy też kupowałam i tam też mleko to łacia, te 4 chyba 49, a w Biedronce jest po 2,28, także hello, więc mówię nie, jadę do Biedronki. Kawałek dalej się przejechałam, kupiłam to właśnie mleko zwykłe. Kupiłam dwa te bez laktozy, żeby było już w zapasie. A czekajcie, bo jeszcze mam z tej Joasi serek. Chciał syn taki ser serenada i tylko był, powiem wam na wagę, ta serenada salami, taki ser. To mu wzięłam, bo nawet w Biedronce też oglądałam, nie było tego sera. O, tak on wygląda. Dobra, ciał taki, co niech ma. Mówi, że on taki lubi, no to niech ma. Powiem wam, że serów było bardzo dużo, a jedyny w dwóch sklepach był ten salami, tylko serenada. No i wziąłam oczywiście to masło, 6,45, taka cena niestety. Tutaj wziąłam jeszcze pomidorki, dzisiaj były w promce, te pomidorki. Promka. Już wam mówię, ile one kosztowały. O kurczę, nie, to nie ten, a nie ten. Tak, masło 6,45. Ile nagrywam? Głodny, nie mam sprzętu. I kochani, przyszli na śniadanie i wiecie co, mi ten zjedli wszystko.
Nie, dobra, dostało mi jeszcze tak, bo szukałam Wam ceny tych pomidorków, bo dzisiaj była promka na pomidorki i cały ten kubanek pół kilo kosztował 5,99. Powiem Wam, że ostatnio cały czas kupowałam te malinowe, te akurat chyba z Lidla, bo wczoraj w Lidlu byłam, kupowałam te malinówki. Też była jakaś fajna cena na te pomidory, ale wiecie co, po prostu... Ostatnio mi bardzo smakują nie te właśnie duże, tylko te malutkie. No po prostu zjadam prawie cały taki dziennie. No może no, na dwa dni max, ale naprawdę mega mi teraz smakują, dlatego i sobie po prostu kupuję. Szynka konserwowa kupiłam, to tą, nie wiecie, którą ja standardowo tą szynkę. O kurczę, a gdzie ona jest? Nie wiem, co oni z tym zrobili. No dobra, szynka konserwowa to. Mam poprzednie, a nie, tu jest, dobra. Oni wyrzucili to poprzednie. O, ta szynka z tej krainy wędlin. O, co to tam, do tostów. I tak dalej. Mleko już tam pokazywałam. Kupiłam jeszcze sobie mozzarellę. Bo właśnie tam do jakiejś sałatki, czy właśnie z pomidorem, z bazylią. Kupiłam ser feta, ten prawdziwny. Ser feta, czyli prawdziwny ser feta jest z... mleko owcze, kozie. To jest prawdziwa feta. Zakupiłam. Tą feta, powiem Wam, co kupowaliśmy na... o, właśnie muszę jeszcze... co kupowaliśmy tą fetę w słoiczku, powiem Wam, że bardzo dobra. Ja zjadłam cały słoik praktycznie. Bardzo była pyszna. Dałam sobie tam do sałatki właśnie z tym olejem. Bardzo dobra. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam chłopakom no dzisiaj na Dzień Dziecka jednemu i drugiemu, bo oni cały czas mi się pytają o coś słodkiego. Co zrobię zakupy, to czy ja mam coś słodkiego? No to już nie wzięłam, nie mają. Dzisiaj przy święcie, o i taką właśnie z orzechami jeszcze już tutaj oczywiście napoczęta. To dla chłopaków, bo ja na razie nie jem. Tu w ogóle majonez zostawiony, teraz takie kupiłam ostatnie podliczki. Majonez, no nawet niezły, ale powiem Wam, że jednak winiar dla mnie jest po prostu najlepszy w smaku. Nie wiem, może to kwestia, że się człowiek przyzwyczaił. No tak, pomidorki, szynkę wzięłam, te wafle mozzarella, aha, serki, to już ten też syn zjadł, o, takie dwa, nie, jeden chyba zjadł. O, taki serek mu wzięłam, bo chciał niby danio, ale wzięłam mu ten. Masło Wam, tak, 6,45, serfeta 6,74, milka 2,99, mleko świeże po 2,28 to właśnie bez laktozy. Mleko świeże, a nie, tamto mleko świeże w butelce 2,28, a to? Kurczę, dzisiaj nic nie mogę znaleźć. Ona mnie nie policzyła tego mleka? Nie, policzyła po 2,89, dobra. Cytryna była, jeszcze wzięłam jedną cytrynę, była na 7,60 tam, to wzięłam. Paprykę słodką, bo może dzisiaj zrobię zupę gulaszową, bo wiecie co, mam troszeczkę schabu i nie mam już co z nim zrobić. Już robiłam tak, z jednego dnia robiłam, bo byłam w Kauflandzie, kupiłam po 12,99 schab. I zrobiłam wczoraj, przedwczoraj zrobiłam kotlety schabowe, takie normalne smażone. Ja sobie smażyłam samym jajku bez bułki. I później zrobiłam, wczoraj zrobiłam takie na patelni kotlet z, je się robi, sól, pieprz, łyżka majonezu, cebulka i ser na wierzch. I jeszcze miałam pieczarkę, więc dałam pieczarki, więc wczoraj były takie zapiekane. No i jeszcze kawałek mi został tego schabu, bo tam miałam prawie 90 deko. Więc dzisiaj myślę zupę gulaszową, po prostu zamiast, jak daję zawsze karkóweczkę, czy tam łopatkę, to sobie dam po prostu ten schab. Mam nadzieję, że jakoś będzie zjadliwe, że nie będzie bardzo suche. I właśnie do tej zupy gulaszowej, bo mam kawałek papryki czerwonej, dokupiłam sobie jeszcze tą żółtą. Zupę gulaszową będę robić dzisiaj. No, nagrywam, zaraz przyjdę. I będę robiła dzisiaj tą zupę w Thermomixie. Dobra, no i... A co ja jeszcze? A, ogórki szklaniowe jeszcze były w promocji. Ale nie powiem Wam ile, bo rabat dostałam, także 66 groszy dałam za ogórka, ale powiem Wam, że takie już były miękkawe. O, tutaj taki
Może nawet będzie tak, że dzisiaj może sobie koło zjem, zrobię sobie sałatkę, może grecką, bo jeszcze troszeczkę mi zostało tej fety, o której Wam mówiłam właśnie z tym olejem, więc sobie zrobię po prostu sałatkę, mam sałatę lodową, trochę cebuli, trochę ogórka, pomidorki właśnie te, no po prostu mega, powiem Wam, że się zajadam teraz taką prostą, szybką sałatką. No i dobra, kochani, chyba tyle. Ja sobie zrobiłam kawę. Teraz piję w ogóle kawę ze śmietaną. I teraz tak. O, ta śmietana. Tylko dzisiaj mi się coś to zważyło. Nie wiem dlaczego. Czy była za gorąca? Za gorąca była i mi się ten... To jest brudna łyżeczka. Zważyła się, dobra, to wymieszam. Zobaczę, no bo śmietana jeszcze dobra, przecież to farła. Bardzo dobra. Kapkę sobie daję. No i co? No. Tak by lekko się ważył, powiem Wam. Rano miałam bardziej taką zważoną. Teraz mniej, nie wiem, od czego to za gorąca, może była kawa? Ale dziwne, bo śmietanka ta 30 nie powinna. No, dobra kawka. Może być. Teraz sobie robię taką, bo ostatnio miałam przerwę, nie wiem, czy ja Wam mówiłam od kawy, dlatego, że mnie bolał żołądek i nie wiedziałam od czego i musiałam sobie zrobić taki detoks dwutygodniowy, powiedzmy, od kawki. No i teraz z powrotem powróciłam i sobie piję taką bardzo łagodną. Robię sobie po prostu zwykłą kawę. No, się tu coś zważyło. Robiłam, dobre było. Detoks i co? Aha, no i piję taką łagodną. Jeszcze sobie kupiłam mleczko kokosowe. Nie za bardzo przepadam, bo teraz właśnie piję z tym śmietaną 30. Nie za bardzo przepadam za tym kokosowym mlekiem, ale zobaczę, zrobię jeszcze podejście, zobaczę, to jest coś małe, to opakowanie, to może mi się uda jakoś zużyć. Może zrobię jakąś zupę, gdzie będzie po prostu też potrzebne takie mleczko. Chłopaki moje w ogóle nie lubią kokosowego, więc jak do zupy jest tam w przepisie mleko kokosowe, to ja im zawsze daję śmietanę po prostu, czy mleko, bo oni nie lubią w ogóle smaku kokosa. No i powiem Wam, że ja zrobię sobie też podejście, bo pewnie będzie to no tak myślę lepsze w zrzucaniu na przykład wagi niż po prostu takie, wiecie, zwykłe nabiał, nie? Ja mam, że fajnie schudłam właśnie kiedyś, jak tak stosowałam te zasady tej diety niskowęglowodanowej, że właśnie no mniej po prostu tych węglowodanów. Teraz też byłam, powiem Wam, na badaniach u lekarza, na badaniach oczywiście, wiecie, cytologia. Sobie zrobiłam, czekam właśnie też na wynik, bo tam mam czekać około 3 tygodni na wynik. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Miałam też USG robione, także byłam po prostu na takich badaniach kontrolnych. Kto nie był, to może właśnie przypominam, będzie to motywacja, żeby iść. No ta cytologia to chyba raz na, nie wiem, raz na 2 lata. Czy raz na 3, jakoś tak, ale w każdym razie no, byłam tam właśnie 2 lata temu, no i teraz znowu, także poczekam na wynik. I była też właśnie pani doktor i ja mówię, pani doktor zobaczyła mój brzuch i mówi, co to mówi, ciążowe te badanie, nie? Ja mówię, nie, nie, to mówi taki brzuch, no, bardzo dziś, poszło mi po prostu dziś bardzo na brzuch i dlatego teraz nie będę jadła sobie chleba. No zobaczę, nie chcę mówić tak, wiecie, głośno, bo później będą jakieś tam znowu głosy, że to, tamto, nie. Po prostu każdy musi według siebie wszystko. Chciałabym po prostu troszkę zrzucić, bo mi jest za ciężko. Gdzieś to przytyłam, nie wiem nawet kiedy. I chciałabym po prostu troszkę mniej, żeby nie być takim zasapanym. Ale już widzę, powiem Wam, po tygodniu niejedzenia chleba już mam taki, wiecie, mniejszy tutaj ten brzuch, naprawdę. Ja chyba nie mogę tego chleba jeść, bo jak ja jem chleb, to mam zaraz taki brzuch wywalony. Więc na razie, no po prostu na razie nie jem chleba, jem raczej tam wszystko, no nie piję mleka, piję sobie na razie śmietanę, ale tak mówię, przejdę sobie jeszcze na to mleko kokosowe,
bo to będzie też lepsze, żeby tyle po prostu nabiału nieść, bo w rzucaniu wagi też jest właśnie ważny ten nabiał, ile tego nabiału jemy. Więc jeszcze to będę testować. No, ale już ogólnie mogę Wam powiedzieć po kurczę, nie wiem, czy to tydzień jestem bez chleba? Chyba tydzień, nie pamiętam. Miałam zapisane na kalendarzu, ale mi syn tą kartkę wyrzucił, także jak nie zapiszę, to niestety skleroza, nic nie pamiętam. I wiecie co? I po prostu już mam więcej energii, widzę. Wczoraj posprzątałam całą łazienkę. Naprawdę. Umyłam wannę, umyłam ten panel, umyłam taką półeczkę, mam tą, wiecie, wnękową z kosmetykami, to umyłam, umyłam parapet. Wstawiłam jeszcze pralkę, właśnie muszę rozwiesić, bo jest fajne słoneczko, zaraz rozwieszę i wstawię jeszcze drugą pralkę. Powiem Wam, że nie wiem skąd tyle tego prania się bierze, ale mam tam jeszcze pościelowe, więc muszę, no za dwie pralki, trzy to na bank jeszcze mam. Więc może jest właśnie ciepło, to zaraz wystawię to. Umyłam podłogę wczoraj, słuchajcie, na kolanach w łazience. Przetarłam po prostu, wiecie, ścierką, żeby było czyściutko zebrać. Wiecie, najpierw pozamiatałam, później umyłam podłogę, umyłam toaletę, umyłam umywalkę. No, także wczoraj powiem Wam całą łazienkę i szybko to zrobiłam. I powiem Wam, że nie było mi ciężko, nie przeszkadza mi brzuch, także... Bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolona. Dzisiaj tuż po zamiata. A jeszcze wczoraj zamiatłam przedpokój. No oprócz tego to wiadomo, no jazda, praca, gotowanie. Wczoraj lubiłam właśnie te kotlety. A cały czas coś tam, wiecie, w kuchni się też robi. Już nie pamiętam. Od śniadania, no wiadomo, przez obiad i kolację. Tak, wykąpałam się jeszcze wczoraj, mam włosy. Sobie wczoraj, no także powiem Wam, że miałam zajęć. Oglądam ostatnie odcinki Hotelu Paradise, nie wiem kto jeszcze ogląda z Was, czy ktoś w ogóle ogląda. Ja uwielbiam, no i niestety się kończy w czwartek. Chcemy iść do kina, myślałam, żeby dzisiaj iść, ale dzisiaj nie chcę iść, dlatego że jest wcześniej. A po prostu ja chcę wrócić do domu na Hotel Paradise, bo mam naprawdę ostatni dzisiaj odcinek i jutro. Jutro w czwartek finał. Także no, ja muszę obejrzeć dzisiejszy odcinek i jutrzejszy. Także stwierdziłam, że pójdziemy sobie do kina na w przyszłym tygodniu. Bardzo chcę iść na Top Gun. Po prostu czekałam na ten film 2 lata, bo on miał wyjść, jak się zaczęła pandemia. No i przez 2 lata po prostu nie było, no bo wiadomo. I dopiero teraz, 27 maja, się pojawił w kinach u nas. I no, muszę jeszcze poczekać. Po prostu pójdziemy w przyszłym tygodniu, może w środę, bo są tańsze bilety w Cinema City, więc pójdziemy sobie w środę. Bo tak to po prostu bilet wyjdzie nam 60 zł, a tak to nam wyjdzie chyba 35. Także no, jest różnica. A wiecie, film ten sam, a mi nie zależy, czy ja pójdę w środę, czy w inny dzień tygodnia, nie muszę iść w weekend. Także pójdziemy sobie w środę. Ale tak jak mówię, w przyszłym tygodniu, no bo teraz te seanse są za późno, mąż by miał czas, żeby iść, a za długo by, bo film trwa 2 godziny 17, więc bym po prostu nie zdążyła wrócić na mój program. Także dobra, idę, bo mnie tam wołają, idę chwilę na słoneczko, napiję się kawki. No Top Gun to w ogóle mój ulubiony film. Wiadomo, że to było ile tam, 20 lat temu. No uwielbiam po prostu ten film. Coś wspaniałego, tak jak i Dirty Dancing. No jest jeszcze parę takich Bodyguard, parę takich perełek. Filmy, które po prostu nigdy się nie znudzą i powiem Wam, można je oglądać. Co jakiś czas po prostu tak by się tego filmu nie widziało i cały czas. No uwielbiam takie filmy. Dobra. Także chciałam bardzo, właśnie czekałam bardzo, bardzo na ten film Top Gun. No już tak nie mogę się doczekać iść do kina, ale no już mówię, w przyszłym tygodniu powinno się udać. Dobra, kochani, to ja lecę sobie tam na chwilę na kawkę, na słoneczko. Życzę Wam wszystkim udanego dnia. No nie wiem, kiedy będziecie oglądać, no bo to jest właśnie specyfika tutaj YouTube'a, że to nie jest na żywo. Więc kiedy będziecie oglądać, to życzę Wam udanego dnia, wieczoru, nocy, w zależności czy poranka, w zależności od tego, kiedy będziecie oglądać. Ostatnio pazury robiłam, ale wiecie co, miałam taki lakier, kupiłam taki lakier bez bazy,
to jest taki bazen, lakier 3 w jednym, on jest bez bazy, bez topu, tylko że wiecie co, żeby pokryć nim paznokcie, to trzeba 3 warstwy namalować, ale i tak w sumie chyba szybciej niż ten, niż jakby się normalnie robiło, bo hybryda, no to trzeba bazę, dwie warstwy lakieru i jeszcze na to top, a tutaj mamy no 2 warstwy czy 3, zależy jak to tam nasmaruje, ale raczej 3 trzeba. I tutaj mam takie paznokcie, wiecie, fioletowo-czerwone, dlatego że po prostu nie spiłowałam koloru i przebija mi ten czerwony, a że on nie kryje ten właśnie, to jest taki bardziej różowy, fiolet, nie, różowy taki. On bardziej po prostu nie kryje, więc następnym razem już będę musiała, wiecie, zjechać sobie w całościowo kolor do białej płytki, różowy, no do swojej tak jakby płytki, do swojego koloru i dopiero pomalować i dopiero będzie wtedy efekt tego lakieru, bo teraz to jest, mówię, czerwono taki, on jest taki czerwono, kurde, nie postrzegam, czerwono różowy, tak? No. Dobra, kochani, lecę, jak coś, to będę tu coś jeszcze dogrywać, jakbym nie dogrywała, to już się z Wami żegnam, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo proszę o subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, łapka do góry, jeżeli Ci się film podobał i jeżeli masz chęć zostawić komentarz, to też chętnie przeczytam i odpowiem na niego, bardzo lubię Wasze komentarze. Dobra, kochani, no to na razie tyle. Widzimy się później albo nie. Zobaczymy. Pa, pa. Słuchajcie, bo ja poszłam do toalety, przyszłam i mówię, kurczę, przecież ja Wam nie powiedziałam o tej lekarce w końcu. No byłam na tym USG i mówię do Pani doktor, tylko nie pamiętam, czy ja Wam to mówiłam, czy nie, ale w każdym razie dopowiem, żeby żeby była ta opowieść kompletna, że pani doktor właśnie mówiła, że też ma niedoczynność tarczycy, bo ja mówiłam, że mam tą tarczycę chorą, ciężko bardzo zrzucić. No i pani doktor mówi, że też ma. I ja mówię, co tu robić, nie? Żeby tak właśnie trochę zrzucić. No, mówi, mniej węglowodanów, czyli właśnie ziemniaków, ryżu, makaron. I to powiedziała pani doktor. Także, no myślę, że trzeba iść w tym kierunku i jeszcze tak Wam mówiłam na poprzednim filmiku, tam z Bałtowa, co byliśmy, teraz sobie słodzę właśnie tym erytrytolem, gdzieś go tam znalazłam w szafce, kiedyś był kupiony, to już mówię, jak jest, to wykorzystam, kiedyś też miałam ksylitol, więc jak się skończę, to może sobie gdzieś tam zakupię ksylitol. Dużo herbaty nie piję, bo ja piję w tym momencie 2, może 3 herbaty dziennie z łyżeczką tego erytrytolu, więc myślę, że to jest ok, a po prostu lubię herbatę słodką, słodszą, bo ona nie jest też słodka, ona jest troszeczkę taka, wiecie, inny smak ma, nie? Bo ogólnie te herbaty żadne mi po prostu nie smakują. Może jakieś zioła jeszcze, wiecie, dołączę, to wtedy już nie będę słodziła, albo zieloną herbatę też wypiję bez posłodzenia. Dziwne, nie? Tej zwykłej nie wypiję, bo mi nie smakuje, ale takie sioba czy coś, to mogę wypić. Także jeszcze to chciałam Wam powiedzieć. No i właśnie tak, unikam cukru, unikam teraz wszystkich ciastek. No po prostu nie ma tego metabolizmu i trzeba coś podziałać, żeby po prostu coś tam się ruszyło. Nie wiem, czy się w ogóle cokolwiek ruszy. Zobaczymy. Także na razie po prostu stosuję mniej węglowodanów. Nie jem chleba, ziemniaków raczej nie jem ryżów, kasz i makaronów na razie, także jem, wiecie, samo jakieś tam warzywka po prostu z mięskiem, albo na śniadanie jakieś tam jajko trochę z wędliną, z pomidorem. No i ale dzisiaj widziałam, oglądałam fajny przepis taki śniadaniowy, że z liście sałaty, taki pani miała łososia pacyficznego w takiej zalewie, trochę dała właśnie sera, koziego sobie dała, ja bym sobie dała fety, bo ja koziego to tak do końca nie za bardzo, no niby ten jest owczy z kozim, ale po prostu jest taki inny smak, mi on odpowiada, a ten do koziego się tak samego jakoś nie mogę przekonać. Tak, nawet kiedyś kupowaliśmy te kozie. To coś mi tam nie pasuje w tym serze, także nie. No i tam wrzuciła właśnie jakieś pomidorki jeszcze do tego i zrobiła sobie sosik taki z oliwy, z oliwek, troszkę cytrynki.
Olej MCT tam dała i jeszcze, co ona tam jeszcze dała? Aha, i takie przyprawa jakaś taka sałatkowa z czarnuszką, o, coś takiego. No i powiem wam, i awokado wrzuciła. No i powiem wam, że bardzo fajna właśnie sałatka, także może sobie zrobię. Mówiłam właśnie, niekoniecznie trzeba jeść, wiecie, ciągle mięso, jakąś tam kiełbasę. Także chętnie sobie poszukam takiego łososia. Ona właśnie dużo mówiła, że kupuje na tym sklepie Superfood. No ja przypuszczam, że to nie są tanie rzeczy, więc muszę się zorientować i zobaczę. Mam też, wiecie co, plan upiec ten chleb majonezowy. Nawet wam jeszcze pokażę. O, na chleb majonezowy wydrukowałam sobie. To jest ten chleb majonezowy Braci Rodzeń z ich kanału. Sobie właśnie druknęłam i tutaj się daje 150 gram majonezu, 5 jajek, siemienie lniane, 55 gram, dwie płaskie łyżeczki mielonych nasion chia, 4 łyżeczki gorącej wody i foremka do pieczenia. I taki sobie będę chlebek chciała właśnie upiec, tylko nie miałam jeszcze czasu. Muszę jeszcze kuchnię posprzątać, poogarniać, cały czas coś człowiek robi, ale sobie muszę go upiec, bo chcę po prostu go spróbować, jaki on jest ten chlebek, bo już sobie będę piekła taki chlebek. Zobaczymy. Dobra, kochani, nie zanudzam wam już o tym jedzeniu. Kto jest ze mną w niejedzeniu chleba, piszcie. Wiecie, jak ktoś nie ma problemu, dla mnie to ja zawsze mówię, jak ktoś nigdy się nie odchudzał i nigdy nie ma problemu z wagą, to nie zrozumie takiej osoby jak ja, która po prostu całe życie walczy o sylwetkę takiego gramy, tak? No, a teraz powiem wam, że u mnie ta niedoczynność tarczycy ewidentnie osłabiła mój metabolizm, no i niestety. I niestety trzeba z powrotem, po prostu popuściłam sobie i jak popuściłam, to od razu przytyłam, więc nie można sobie popuszczać, jednak trzeba się trzymać w tych rysach, no, także kto ze mną, to piszcie. Dobra, kończę już, nie zanudzam, pa kochani. Taki ze mnie, kochani youtuberzy, wczoraj wam nie pokazałam gulaszowej. Dzisiaj natomiast już się poprawiam, pokazuję wam moje śniadanie. Dzisiaj sobie zrobiłam taki omlet z dwóch jajek, z tymi pomidorkami właśnie drobnymi, ze szczypiorkiem, sól, pieprz i do tego jeszcze mozzarella. Także takie dzisiejsze moje śniadanko, oczywiście bez chlebka. I teraz wiecie co, robię sobie właśnie kawę i nie pokazywałam wam, ostatnio kupiłam woszą taką, woszą, gimoka, o, micella bar, to jest jakaś włoska, platinum i była jeszcze jedna, bo ona była droższa, ta chyba 3 dychy, tamta 35, to jest kilogram, to jest kawa tam w ziarenkach, o, ja sobie właśnie tutaj, zrobiłam. I dzisiaj testuję, ja mam gumkę od tego, od opakowania, testuję sobie dzisiaj zaraz to mleczko kokosowe, o, to mleczko, także biorę moje mleczko, biorę moją kawę, zaraz testuję, jak to będzie razem smakowało. No tutaj to zakrywam, bo wiecie co, dosypywałam do ekspresu. Kurde, ci nie wiem. O, taka kawka. Wiadomo, ziarnista. Dobra, kochani, to robię sobie tutaj herbatkę i piję. Zjadłam omleta po prostu. Róbcie, no to jest przepyszne. Coś pysznego. I kochani, tutaj jest ten lakier, o którym ja mówiłam. Ten lakier hybrydowy, więc wystarczy tylko to, jak zwykłym lakierem. To jest takie 5 w jednym. Ja tu nie widzę przez tą kamerę, ale chyba tak. One kosztują około 15 zł. Ale to wystarczy wam do tego tylko i wyłącznie lampa, żeby sobie utwardzili to wszystko. Kolory są przedziwne, bo tam jest jakiś zielony, niebieski, żółty. To jest akurat pomarańcza. To jest ten 336. Tu mam inny na paznokciach, bo ten sobie pożyczyłam. Tylko u mnie to nie widać tego koloru, bo tak jak mówiłam, mam czerwony z tym pomieszany. Spierniczyłam robotę, ale dobra. Zrobię może następny raz tym, może mi się uda, to wam pokażę, jak wygląda
na paznokcie ten kolorek, ale w każdym bądź razie jest coś takiego w Biedronce i powiem Wam, że ja mam lakier właśnie czerwony z Biedronki, taki Niuki, ta firma, i powiem Wam, że jest rewelacyjny, bardzo dobrze się trzyma lakier hybrydowy, ten z Biedronką i z takim czarnym opakowaniem. No i mam pranie do wywieszenia, będę zaraz tutaj sobie wieszać, może nawet wyniosę na balkon, bo jest, wiecie co, słoneczko, to może mi fajnie wyschnie. A ja witam się z Wami, kochani, dzisiaj już w nowym vlogu, dzisiaj mamy czwartek, tak, 2 czerwca, Wy zobaczycie, o, a tam kto czeka na jedzenie? Tu? Wy zobaczycie oczywiście z opóźnieniem, tak, z opóźnieniem, zobaczą. Myślałam, że wybiło te korki, ale nie. Dobra, coś mi się w oczach mieni. Dzisiaj gotuję żurek. Nie wiem, co już gotować, ale żurek. Byłam dzisiaj, kupiłam 2 kiełbaski surowe. Zaraz sobie je wstawię, żeby sobie je podgotować. Pani miała takich parzonych. Boczek wyjęłam z zamrażalnika. Tak. I kupiłam jakąś nowość, taką, nie wiem, pani miała w mięsnym, poleciła mi koncentrat żurku. Dajcie znać, czy coś takiego żeście używali. Nie wiem, pierwszy raz mam to. I słuchajcie, zawartość słoika rozprowadzić w niewielkiej ilości wody, następnie wlać do 3 litrów wywaru. Mieszać, zaprowadzić do żenia, gotować minutę. Na jedną szklankę gotowego wywaru 2 łyżeczki koncentratu. No to jak są tam 4 szklanki, no to 8 łyżeczek. Nie wiem, ja to dam nie, bo my nie lubimy takich kwasów. Jak coś to jest, tak jeszcze panie śmietany. Ale wiecie, żeby nie przesadzić. Ja mam taką bluzeczkę ze złotym oczywiście napisem. Jakieś, co to? Jakieś te ptaszki, jaskółeczki. Dzisiaj fajna pogoda. W końcu się robi troszkę cieplej. No i tak, biorę się właśnie za ten żurek. Byłam w Pepco, ale Wy już będziecie oglądać tego vloga po przeglądzie. Pojawiły się znowu fajne rzeczy. Także nakręciłam. No, dobra, kochani, nie zanudzam. Chciałam się przywitać. Dam tamtej jęczącej gwieździe coś do jedzenia. Tak? Kto tam tak jęczy? Dam jej coś, żeby przestała marudzić, i biorę się za żurek. Oczywiście w termomiksie.